a we wszystkim. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od klęczenia. Wcześniej żeś nie klęczał, to teraz będziesz klęczał, prawda? Dobra, od czego, moi drodzy, zacząć? Od awarii. Awarii licznika. Nie wiem, czy licznika. Od poniedziałku, już drugi dzień, nie mam dwóch faz. Miałem dzisiaj mieć podłączone tutaj tę fotowoltaikę. Jak tutaj widać, puszka. Ja tu się patrzę, ja tu widzę. No, moi drodzy, tylko nie róbcie tego w domu. Także tutaj, jak już pokażę, no ja tutaj, jak to się mówi, to jest po stronie zakładu energetycznego, oczywiście plomby wszystkie są, a tu jest właśnie po stronie już użytkownika, czyli mnie. Nie róbcie tego w domu, jeżeli ktoś się nie zna, bo to nic strasznego jest, moi drodzy, bo to jest pod napięciem, także sprawdzamy. Nie wiem, czy to widać, o, mam telefon. Zaraz zobaczę. Na dzień dzisiejszy godzina, nie wiem, 9 coś tam, mamy tylko jedną fazę, jak tutaj widać, prawda? Raz. Dowód rzeczowy dla zakładu energetycznego, bo tutaj widzicie, nie ma. I tutaj też nie ma. O, mamy tylko tę środkową. No a to dwa oziemienia. Dobra, także ja tu już czekam na przyjazd zakładu energetycznego. No i co? A co dzisiaj działa, moi drodzy, mając jedną fazę? Fazę to ty, Krzysiek, możesz mieć. Dobra, co ja robię? Robię słupki. Robię właśnie to ogrodzenie. Pociąłem troszeczkę tutaj sobie. To jest rurka. Rurka idzie na... Aha, zacznę od tego, że słupki zrobię z profilu 4x4. O ściance dwójce. Właśnie ten materiał miałem na bramę. Na bramę tam przy suszarni. No jak to się mówi? Trzeba brać to, co jest, co to się ma. Bo mam... Chcę właśnie teraz wykonać to ogrodzenie. Mi jest pilniejsze jak ta brama. Także tych słupów potrzebuję 10, tych potrzebuję 8, to jeszcze brakuje. To się domówi. Dzisiaj bym chciał chociaż te krajne zrobić, a takie krajne słupki, czyli plan jest taki, o. Plan jest taki, nie wiem, czy to widać, to jest tunel. To ma być od tunelu, czyli to ma być, to mają być większe słupki, czyli z tyłu mają być wyższa siatka, a tutaj od frontu ma być niższa. No i tu ma być brama rozsuwana. Rozsuwana brama. No, ja już mam takie bramę, mam tam założone przy kurników, przy kurach. No. No i tak to wygląda. Wzmocnienie robię tu coś z ruki, bo też już mam, troszkę ona podzewiała, zaraz to będę czyścił. Także takie te skosy. Wzmocnienie, ja to nazywam. Te skosy to będą słupki tak zwane narożne. Także tutaj trzeba będzie jakoś dociąć, dospawać, ale dzisiaj to tylko zrobię to, co dam radę. Bo nie wiem, czy ta usterka elektryczna zostanie usunięta. Także jak to się mówi, jedna faza mam, bo tutaj nie mam. Tutaj nie mam. Tutaj jest podpięte gdzie indziej, takie moje prowizoryczne. Także tutaj, oj, mógłbym to zrobić, po prostu tę prądową mam chyba tu po środku. Mógłbym przestawić to na środek, na tutaj, na ten środek, ale już nie chce mi się tutaj, wziąłem przedłużać. To, co ja mam dzisiaj zrobić, to przedłużać. Pociągnąłem z garażu, tam gdzie jest otwarte. O, i tak dobrze, chociaż jedną fazę mam. Jak to wygląda tam, jak tam sobie pomierzyłem? Pomierzyłem sobie tak. Tak jak tutaj te sznurki pobiłem, paliki tutaj są odległości 2 metrów. Czyli tu będą jeden narożny i tam będzie krótszy. Czego z tej strony krótsze? Słuchajcie, bo nie chcę, żeby tutaj mi coś zasłaniało słońce. Chociaż on będzie na takiej wysokości, prawda? Nawet widzicie takie jakie wysokości, jak ja mam. To już tu przesłania, prawda? On będzie troszkę niższy, on to będzie miał 125 cm tutaj. Czyli siatka będzie miała 120, siatka będzie miała 120. Bo chcę to zrobić siatką. Także tutaj będzie od tego momentu będzie troszkę wyższe. Będę się starał tak, żeby to po prostu nie zacieniać. Będę to obserwował. Tutaj od tunelu, prawda? Od tunelu tutaj do tego słupka. Bo chcę te po prostu te narożne powstawiać dzisiaj. I tam o, to będą, tu będzie panel. Tutaj będzie panel ogrodzeniowy. Tu i tam po tamtej stronie, bo tam sam raz taki wymiar jest prawie 2,50. Także tu i tu będzie panel. A tutaj słupki, kwadratowy kwadrat 4x4, tu wysokość siatki 150 lub nawet wyższe. Nie wiem, jeszcze nie zamawiałem siatkę, coś pomyśli się, zobaczymy, jak to będzie to wyglądać po słupku. Najwyżej troszeczkę można dosztukować słupek, zobaczyć. Tego to jeszcze nie wiem, także tutaj ja tak pomierzyłem sobie, ile to tych słupków ma być. Także wiecie, no robota, kurde słońce.
No panele już by pracowały, słońce jest fajnie, dobrze by było, jakby było podłączone. No tylko ja mówię, awaria dwóch faz nie pozwala na podłączenie tego. No bo trzeba po prostu ten sprawdzić, zrobić odbiór tak zwany. A tak bym miał tutaj wtyczkę, podpiłbym sobie toniareczkę i nie musiałbym giełdać, ale sześć słupków postaram się zaleć jakoś ręcznie. No ręcznie, jak nie pospawam skosów, to też nie zaleję. No faktycznie, no nic, będę dzisiaj czyścił, wykopię sobie dołki, pozaznaczam mniej więcej tutaj, czy tu jest kąt, mniej więcej jest kąt, tak sprawdzałem kątownikiem, ale ja to robię do ogrodzenia, robię po prostu do paneli, tutaj do fotowoltaiki, czyli stąd mamy dobry wymiar, tu mamy taki sam wymiar, no i tutaj wziąłem ten wymiar, żeby mi się zdało, czyli żeby to ogrodzenie było mniej więcej symetrią do tych paneli, czyli tak to jest chyba ponad 4 metra, jeszcze później jeszcze sprawdzę, chyba że się oddalę, no zobaczymy jeszcze, tak posprawdzam właśnie jak cień, tutaj mam właśnie, widać teraz jest taki cień. O, tu by jeszcze nie przeszkadzało, ja mam prawie 180 cm. Widzicie cień? O, ja mam tu 180 cm. Także 120 to by było tak, o tutaj mniej. Także cień by nie padał, a słońce? Słońce już jest jesienne. Ono i tak jest dość wysoko. Później będzie troszkę niżej. No ale wiecie, no nie ma co w lecie. Na wiosnę jednak to słońce jest wyżej. Tak może w tej odległości jak teraz pewno to słońce jest. Nie wiem, na wiosnę, marzec, kwiecień, kurczę, nie wiem. No zobaczę, najwyżej, no muszę jakoś to ogrodzić. Ciekawe, dobra. Bym przegadał cały dzień, także ja się biorę do czyszczenia. Także zapraszam do garażu mojego skromnego. O, taką na razie szczotką, zobaczymy, czy to będzie szło, jak to się wyleciło. No ta rurka to już u mnie leży. Ta rurka leży, powiem szczerze, że już może 6 albo 7 lat mam tak schowane. Bo czasami mnie zostaje po prostu z jakiejś tam innej inwestycji. Także ja tak pomalutku po prostu wybieram te stare, no bo trzeba czyścić. No ale jak to się mówi, jak się dobrze wyczyści, dobrze pomaluje, to też wytrzyma. Powiem, ta stal jakoś tak szybko rdzewieje. Tu niedawno po prostu zakupiłem tutaj, jak robiłem ten dach i też zobaczcie, że jednak już ta rdza wychodzi. No ewentualnie co jakiś czas się słupki pomaluje, to nie jest ten. Po prostu trzeba wykorzystać to, co jest. No bo nie sztuka kupować nowe i nowe też kiedyś też zadzewieją. Także ja to postaram się sobie jakoś tutaj na pustaczkach poukładać, no i czyścić. No. Także dzisiaj moja będzie taka robota. No i może jeszcze dołów powykopuję, no. Bo od dołów to jestem ekspertem, no. Właśnie przyjechał samochód, znaczy był samochód z zakładu energetycznego z pogotowia. Powiem, jestem zdumiony. 2 godziny po zgłoszeniu. No. Coś się dobrze robi. No i jak to się mówi, już w tym moim skromnym oświetleniu. Już mam światło, nie wiem czy widać. Także jest i tutaj. Jest już i spawarka. Także można będzie spawać. Także będziemy działać. Teraz wiadereczko odstawimy. Także na razie czyszczę tutaj te rurki, później te profile, także dzisiaj coś się może zrobić. No a co było, moi drodzy? Spaliły się bezpieczniki od tej głównej, znaczy głównej, bo co jakiś czas jest skrzynka elektryczna, co tam podpinani są użytkownicy, czyli tam w tym głównej skrzynce, co ma dostęp zakład energetyczny. No, wysadziło 2 bezpieczniki. Także tyle, tak zostałem poinformowany. W sumie jestem troszkę zaszokowany szybkością przyjazdu pogotowia elektrycznego, energetycznego. Także dobra, my działamy. Także to, co mieliśmy załatwić, bo myślałem, że będę czekał gdzieś do, nie wiem, do trzeciej czy do którejś. Także jest dobrze. Prąd u mnie już jest. Słońce też jest. No. A fotowoltaika jednak poczeka troszeczkę na podłączenie. Ale dobra, pomalutku jest co robić. Ja tu już jeden narożny słupek zrobiłem. To kurczę, słońce tak świeci. No przecież prąd będzie robić. No dobra. Niech świeci wtedy, jak będę miał podłączone.
Teraz tak, to jak to wygląda? Jak to się mówi, jeden narożny. Pierwsze trzeba było rurkę tutaj zaciąć pod pewnym takim kątem, prawda? Wiem, ja to odmierzyłem 7 cm od tego i tak by zacinałem. W miarę mi się to udało, chodzić coś w jednym. Bo tak, tutaj będzie trzeba zrobić takich narożnych dwa. O, no te spawy. Kurde, ale dobrze to nie widać z tej strony, nie pokażę wam. Chyba nie umiem spawać, nie wiem, ręka mi się dygocze. Te spawy te ganżoły wyglądają. Dobra, zeszlifuję troszeczkę. Tutaj odmierzam sobie 35 cm stąd dotąd. No i tutaj jakieś 60 cm będę betonowywał. Ja myślę, że to wystarczy. Tu są nie są takie duże odległości, także ja działam. Bo takich mam wykonać dwa. I dwa takie pojedynczym tutaj wzmocnieniem. O, nie wiem czy to widać, takie, o, pojedynczy, no jak to się mówi, o, już bez tego, no. I dwa bez tego i w sumie tak samo tu, dwa z podwójnym, bo to krótsze i dwa z pojedynczym wzmocnieniem. O, tak to będzie trzeba wykonać, no. Powiem szczerze, że nie wiem czy to dzisiaj dam radę, bo w sumie zaraz muszę pojechać poszukać. No muszę ten materiał kupić, to co wziąłem z drzwi, to muszę po prostu zamówić, żeby mnie jutro przywieźli. Jutro albo pojutrze, no muszę to zapłacić, kupić i rozglądam się za siatko, no rozglądam się za siatko i plus te dwa panele, które tam idą od tunelu, jak wspomniałem. Także ja to dzisiaj może dużo nie zrobię, ale chociaż zorientuję się po prostu ile kosztuje, kurczę, no siatka. Pomaluję chociaż podkładem, żeby... No, później jak zabetonuję, to wtedy pomaluję farbą. Nie chcę, wiecie, bo to jak się pomaluje farbą, to trzeba dłużej czekać. A tu zaraz, tu się ręko weźmie, to tamto. To trzeba było dłuższy czas po prostu czekać na to, żeby to wyszło. Także pomaluję pierwszy podkładem, a później już czarnym kolorem. Może zielonym? Nie wiem, zobaczę, jakie farby jeszcze dobiorę. Kurczę, nie wiem, czy coś się tutaj nagra. Ciemno się już robi, w sumie będę... No, ja jeszcze trochę porobię, tylko później to jest... źle nagrywać po prostu. Obczaiłem parę spraw, załatwiłem siatkę. O, pokupiłem sobie takie rzeczy. O, zaraz wypróbuję to do czyszczenia. Już podejdę tam, gdzie jeszcze troszkę widno. No, zobaczymy jak to czyści. Bo nie, zawsze czyściłem moi drodzy szczotką. Taką. O, i marker co kupiłem. Wreszcie co kupiłem, kurde, marker. Ja to już drugi marker kupuję. To pierwszy, jak kupiłem, to... Nie wiem, zaginął mi gdzieś, wypadł mi. Jak się męczę, moi drodzy. Taki profesjonalny marker. No niech cię piorę strzel. Marker, kurde, dam 13 zł. Suchy jak pierdol. Ja cię kręcę. No to może taki jak ten. Gówno. Może ma się tam dziobnąć i rozlać. No i co? Marker 12 zł chyba, dobra. Jeszcze jak ta tarcza tak będzie działać. I zakupiłem sobie też takie tarcze. No tam parę tarcz do cięć. I tutaj zakupiłem tarcze takie. Zrobimy to. Wykupiłem oczywiście materiał. Ten co tutaj zużyłem na te drzwi co mam. Także jeszcze nie wiadomo, może i będę jeszcze drzwi to robił. Także zaraz zobaczymy czy to będzie... A! Kurde! Akumulator się ładował. Zawsze ten problem z tym akumulatorem. Niby czwórka. Ale tak troszkę porobić i już po czwórce, no i trzeba ładować. No. No zobaczymy zaraz jak to będzie czyścić już. No masz, kur... No nic, ty nie na tę szlifierkę, jednym słowem. Ej kurwa. Gdzie ty ma te, takie rysy? O! Sprawdzimy dzisiaj jak to chociaż działa, no bez osłony, no bo osłona jest mniejsza, tu mi lepiej robić kabel, mi się nie dędoli. Trzeba to jednak poczyścić, no. Jak to czyścić? Może jeszcze nie w tą stronę? Jeszcze może nie w tą stronę? No to już konkretnie zjada metal. Powiem tak, no może być, nie powiem. Już konkretnie boli. Piszcie w komentarze, czy wyczyścicie taki metal. Właśnie nie wiem, no to jest granulacji 60. Może trzeba było drobniejszej. Może by takich
Nie wiem, tak się zastanawiam, czy będzie pozostawiał te rysy. Przecież to już to będziesz malował pędzelkiem. Pędzelek będzie zostawiał rysy. Może i tak. No. Dobry, chociaż to. A ten korektor cały, nie korektor, tylko ten pisak. Zobaczę, czy ten pisak jeszcze pisze. O, Krzysiek, trzeba posprzątać w tym garażu. Jego trzeba dmuchnąć. Kopa w dupę mu dać. Kurde, 13 zł. Zgrzewka by była. To chyba wyrzucimy. Także moi drodzy, w tym odcinku kończę. Może nie takim ciekawym, bo sam myślałem, że więcej coś po prostu zrobię. No nie ma jak, moi drodzy, nie ma jak, nie ma dnia. I cóż, ja jeszcze troszkę tu porobię, bo chcę to troszeczkę coś zrobić. Jutro pewno będę dołki kopał. To może coś później, pojutrze może się spotkamy. Także ja tutaj działam na razie z ogrodzeniem. I w tym odcinku kończę. Do następnego. Działaj, dziadu. Krzysiek, ty nie czytałeś instrukcji obsługi. No żeby tego flamastra... Czytać instrukcję obsługi? Kurde, Franca.